W środę 28 czerwca w trakcie sesji Rady Gminy Rybno wójt Tomasz Węgrzynowski otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Dzisiaj udzielono mi absolutorium. Dziękuję bardzo Radzie, że doceniła działalność moją, jak i pracowników, szczególnie pani skarbnik. I uzyskałem absolutorium. To jest dowód na to, że zgodnie potrafimy działać, współpracować. To jest też dowód uznania, że potrafimy wspólne, trudne inwestycje realizować, rozwijać naszą gminę. Dziesiątki milionów ściągniętych pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje i coraz więcej tych inwestycji będziemy wykonywać dzięki właśnie dobrej współpracy z Radą Gminy Rybno. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla pani skarbnik, dla pani wiceskarbnik. Są to pracownicy, którzy dla Gminy Rybno robią bardzo, bardzo dużo dobrego i dzięki ich zaradności, dzięki ich rzetelności możemy być spokojni o finanse gminne. Jak podkreśla wójt, absolutorium i wotum zaufania to nie zasługa jednej osoby, ale całego sprawnie działającego urzędu oraz jego jednostek podległych.